Na jednej z moich lekcji było bardzo, bardzo niewielu uczniów. W sumie 9. A że na dodatek dzień wiosny, to byli nie w stanie uczniowie przekładać, byśmy do ani sanki nie poszli, by przeprowadzić lekcję religii, ani też nie szukali żadnego innego pomieszczenia, by oddać się cudownej edukacji, do której zresztą dwoma formami, które człowiekowi towarzyszą.
tę osobę oczernić, poczujesz swoją siłę, potrafisz z ironią patrzeć na nią, mówiąc podskórnie, bój się, bo mam nad tobą władzę. Ale odwróć to pytanie. Masz jakąś osobę w swoim życiu, która nad tobą ma władzę? Czego się boisz? Jakiej kompromitacji? Jakiej wiedzy unikasz o sobie? Czego się lękasz? Czy zaufałeś odpowiedniej osobie? Podsumowując tę formę władzy wypłaszczania. Słuchajcie, to się nasuwa samo przez się. Ja jestem w stanie zaufać tylko człowiekowi, który jest chrześcijaninem. Naprawdę. Ja jestem w stanie zaufać tylko osobie, która szczerze się spowiada także z własnym grzechem i błędem. Która jest świadoma, że ja, który chcę kochać, też potrafię popełniać błędy i paskudstwa. Szukam takiego człowieka i musi mi zależeć na tym, że moja przyszła żona czy mój przyszły mąż będzie należała do takich ludzi, którzy najpierw kochają Pana Boga, bo innych ludzi się boję. Ci ludzie, którzy się Pana Boga nie lękają, powodują w moim sercu drżenie. Boję się im zaufać, a nie mam ochoty przed małżeństwem podpisywać dokumentu, iż w razie jakiegoś rozejścia czy rozwodu każdy z nas pakuje swoje torby i nie będziemy się o nic więcej kłócić. Ja mam w swoim sercu pragnienie spotkania człowieka, któremu mogę zaufać, który dowie się o mnie nawet najgorsze paskudstwa, ale ten człowiek popatrzy na mnie jak Bóg z krzyża i powie, rozumiem Ciebie. Nawet na polu, gdzie wyrasta mnóstwo pięknych kwiatów, zdarzają się pasty. Dostrzegam, że w Twoim życiu działo się mnóstwo złych rzeczy. Nawet jak się ożenimy, czy wyjdziemy za mąż, zobaczysz prędzej czy później, że rozpoznamy w sobie nie tylko nasze zalety, nie tylko będziemy do siebie mówić, o w tym cukierku, o w tym moje słoneczko, laurko, ale nagle zobaczymy, że nas stać na grzech. Dlatego chcę powierzyć Tobie moją formę władzy, uwłaszczania nad Tobą. Daję Ci ją w Twoje ręce. Nie bój się. Nawet jeżeli dowiem się o Tobie najgorszych rzeczy, nie przestanę Cię kochać. Możemy sobie zaufać do końca naszych dni. To jest możliwe. Szukajcie zatem męża, żony, wśród tych, którzy najpierw mają świadomość swoich grzechów i nie boją się spowiedzi, gdzie też mówią o swoich ciemnych stronach życia. Ten, kto się spowiada z własnego brudu, nagle sam siebie uwalnia z tego, co zrobił źle. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której Zbawiciel przyszedł dzisiaj na ziemię. Przygarnął do siebie na przykład Marię Magdalenę i nagle media zaskoczone popularnością Chrystusa wynajęły detektywów, którzy by odnaleźli niekorzystne filmiki Marii Magdaleny i upublicznili je. Przecież byłaby to łatwizna. Oto cudzołożnica, mamy twoje zdjęcie. Słuchaj, a ty się zadajesz z Jezusem z Nazaretu. Co więcej, mamy nagranie zaparcia się papieża. Mamy świadków na to.
ponieważ ty spotykasz dom piekło, to nie chcesz sobie dom przywłaszczyć, ona ma piękne ciało. Podoba ci się ona cieleśnie, ale ty na nią jako chrześcijanin się ocknąłeś. Ty nie chcesz uwłaszczyć sobie jej ciała. Ty nie chcesz, aby ona w twoich oczach była przedmiotem, mimo że masz takie pokusy. Mówisz, nie, nie mogę. Ona będzie należała do mnie, ale ja do niej. We współpracy, w dialogu mamy sam z sobą się dzielić, także intymnie. Nie może być dla mnie przedmiotem, rzeczą. Chcę cię szanować, a jak będą przychodziły mi pokusy uwłaszczania, także twojego ciała, uklęknę i powiem, Boże, nie chcę. Chcę w dialogu mieć z nim miłość prawdziwą, a nie egoistyczną, bo ja ciebie chcę. Miłość czuła, gdy ogrodnik podchodzi do kwiatów i dotyka je, nawet nie przycinając, chce ich wzrostu. Ktoś, kto kocha, dotykając nie tylko fizycznie, ale i psychicznie ukochaną osobę, chce jej wzrostu, rozwoju. Nie chce ciebie korkować, rozwijaj się, bo ciebie kocha. I miłość rozbrojona, a na jodę też umierza. Gdy człowiek, który jest żołnierzem, ma przy sobie broń, cały czas jest gotowy do obrony, do walki, cały czas jest gotowy do wyciągnięcia owej broni, by pokonać swojego wroga. Tylko w dwóch miejscach żołnierz jest bezbronny. Odkłada broń, gdy podchodzi do stołu i je, i odkłada broń, gdy idzie spać do swojego łóżka. Podobnie jest w małżeństwie. Miłość jest rozbrojona, szczególnie przy stole i łóżku. Szczególnie tam, w tych dwóch miejscach. Stąd ludzie, którzy nie są wobec siebie małżonkami, którzy nie słuchają Pana Boga w przestrzeni miłości, także wieluszkowej, potrafią się bardzo skrzywdzić. I w łóżku, i przy stole. Moja miłość jest rozbrojona. Ja nie będę z tobą walczył. Ty nie jesteś moim wrogiem. Chcę się z tobą pojednać. Pokłóciliśmy się. Siadamy do stołu. Rozpoczynamy posiłek modlitwą. A jeżeli się na ciebie gniewam, rozmawiam z tobą przy stole. Rozmawiam. A gdy pójdę z tobą do łóżka, też jestem bezbronny, może zrobić ze mną wszystko, co chcesz, ale w miłości nie zrobię tobie niczego złego, bo cię szanuję, kocham cię, liczę się z tobą, nie będę na ciebie napadał. Ja też chcę być bezbronny, bo ciebie kocham. A kończę dzisiejszą Ewangelię. To strasznie długi fragment Ewangelii Jana, który był świat. Mówi o pięknej miłości między Ojcem i Synem, Bogiem i Jezusem. Jezu, nie tylko chcę kochać, nie tylko chcę być kochany, chcę być miłością.